Cześć kochani, witam was ponownie na moim kanale i dzisiaj to wy decydujecie o moim dniu. To znaczy wy, obserwujący na Instagramie. Ogólnie dzisiaj strasznie wieje, decydujecie dzisiaj o moim dniu troszeczkę. I pierwszą rzeczą jest to, czy idę się myć, czy nie idę się myć, bo bardzo śmierdzę, dawno się nie myłam. Nie, żartuję. Pierwszą rzeczą, aktywnością, którą chcę, żebyście zadecydowali. W ogóle nie po polsku mówię. Pierwszą rzeczą, o jakiej zadecydujecie, jest to śniadanka. Mi się marzy, odkąd tutaj jestem we Francji, takie fajne w kawiarni śniadanko, kawka albo croissant, albo jakieś lepsze jedzenie, albo wybierzecie pomiędzy właśnie tą kawiarnią, lub po prostu biorę croissanta w rękę i idę w świat. Koniecznie, ponieważ zadecydujecie o naprawdę poważnym budżetowym problemie, jakim dobra, są zakupy. Dodatkowo, jeśli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to zapraszam serdecznie. No i dodatkowo przypominam, że codziennie filmy są u mnie na kanale o godzinie 17, jednak nie o 16. Musiałam troszeczkę zmienić godzinę. Więc subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Jeśli nie chcecie być na bieżąco, to i tak subskrybujcie kanał. Mam głupawkę ci totalną. Idę siku. Stawiam post. Sprawdzamy, co Instagram zadecydował, bo jestem już bardzo głodna. W ogóle spędziłam teraz półtorej godziny na niczym nie robieniu. 50 na 50. Czy ja wybieram? A fajnie, idziemy sobie do kawiarni. Mam właśnie bułeczki, bo jednak zdecydowałam się na kawiarnię. W tej kawiarni nie było to super, to czego chciałam, to czego potrzebowałam. Mam tutaj bułkę ze skrinią, ale tak ciężko się teraz jem, jest największy wiatr, więc wszystko wlatywało do buzi. Fajnie. Kolejną rzeczą jest aktywność. Jaka? Moi obserwatorzy będą musieli zdecydować, czy idziemy sobie do Muzeum Sztuki, czy idziemy do kina, francuskiego kina. Jak zauważyłam, w tym kinie grają tylko francuskie filmy, więc zobaczymy, co zdecydują. Szczerze, nie wiem, co ja bym wolała. Czy półtorej godziny w kinie siedzieć? Pewnie i tak kupiłabym bilet na mniejszą godzinę. No nie wiem, nie wiem. Ale muzeum albo kino, a ja sobie wcinam. Oj, słońce wyszło. Idziemy zaraz dalej. To wygląda wszystko. Bardzo tak, no nie ubogo, bo zapłaciłam sporo. To jest daddy, sugar daddy. Co jest ten? Co kiedy zapisam daddy? Patrzcie, co za człowiek mnie tutaj nawiedza. Misiek, wypierdzielaj, to są moje. Weź. A tutaj mamy takiego, nie wiem, jak to się nazywa, a jest z czekolady, taki pączuś. Uwaga, taste check. Nie wiem, czy to będzie w ogóle, jeszcze jest bardzo trudno jeść, jak... Chleb pyszny. Tego potrzebowałam. Chyba drugiego nie zjem, po prostu. Pycha. Ten na mnie czaj, żeby mnie zjeść. Co tu robisz? Co? O, posłucha mnie. Drodzy, strasznie wieje! Więc muszę mieć, przepraszam, okulary, ale coś mi już padło do oka. Na Instagramie zadecydowaliście, że mogę iść na zakupy. Dzięki piękne za to, ponieważ potrzebuję kupić zeszyt, potrzebuję kupić kilka przydatnych mi rzeczy. Jednakże największy zakup. Potrzebuję słuchawek, ok? Potrzebuję, bo... Potrzebuję słuchawek. Myślę bardzo poważnie nad AirPodsami, ale jakby one kosztują około 1000 zł. 1000 zł na słuchawki. Ale ja tu plusy i minusy tego. Plus jest taki, że działają. Mam słuchawki aktualnie chińskie, które mają 30, jakby kupiłam je za 30 zł. Ej, jaki piękny statek! W ogóle na to, jaki to jest piękny drewniany statek. Matko, ja bym go zniszczyła, tak jak... No przeetłaj, czyli gwiazda dyscyplin. Ale piękny... To jest żaglówka, nie statek, ale... Żaglówka? Nie. Jedna łódka. Nie statek, ale ja na łódki mówię statek. Wasze zadanie, moi instagramowi obserwujący. Jeśli nie obserwujesz na Instagramie, to możesz właśnie zacząć. Tutaj jest mój Instagram. O! Pada deszcz. O nie! Niesamowite. Wali mi prosto w oczy. Ale w sumie też jest fajnie taki wiatr. I love it. Będziecie musieli zadecydować, moi instagramowi ludzie, czy kupuję AirPodsy, czy kupuję inne słuchawki, które zaraz znajdę. Mi bardzo by się przydały właśnie jakieś douszne słuchawki, małe, poręczne. AirPods mają taki plus, że mają namiar przez iPhone'a, gdzie są. Ja często kupię słuchawki. Znaczy,
inaczej, często gubię rzeczy. Dobra, zobaczymy co jest i zaraz się teraz odzywam na Instagramie. Co, słuchawek tutaj nie ma już moich, ja widziałam gdzieś indziej. I tak sobie stwierdziłam, że może kupię je jak po prostu dojadę do Polski, bo też gwarancja tutaj nie utrzymuje się, będzie problem z gwarancją. Więc, a dodatkowo, że ich jeszcze nie ma i jest problem, więc nie kupię ich. Jednakże znalazłam tutaj aparat na kliszę, który myślałam sobie kupić, a wy na Instagramie zadecydujecie, czy je kupić, czy nie. Tak one wyglądają i właśnie myślę sobie, że to będzie dobra pamiątka. Mówiłam wam ostatnio w moim ostatnim filmie o tym FNAC-u i ten FNAC aktualny, ten tutaj, bo nie wiem, o czym kupiłem ten. Jednakże to jest takie typowo dla Francji i Belgii, ten sklep. I wszystko, książki, elektronika, muzyka, wszystko. Zaskoczyło bardzo mocno, że tutaj nie ma zeszytów, jakby są takie jakieś bardzo dziwne, bo jest słodki kotek. Nie ma tu zeszytów we Francji, w takim Carrefourze. Ale byłam we FNAC-u przez chwilę, nie kupiłam zeszytu. Głupia. Nie do Carrefoura przyszłam tu właśnie specjalnie po zeszyt, ale też może znajdę jakieś takie nietypowe słodycze, których nie ma, bo będę zaraz nagrywać mukbanga, którego mogliście widzieć na moim kanale, więc zapraszam. W ogóle ogromny jest ten Carrefour, ale szukam o tego miejsca. Bo jak widzicie, sprawił mi się kolor włosów. I to dosyć poważnie, a że jechałam samolotem, nie mogłam zabrać ze sobą mojego kremu koloryzującego. No i chciałabym to zmienić, jednakże nie wiem, czy tutaj chyba nie ma. Będzie krem. Nawet mojej farby nie ma, więc lipa totalna, mnie po prostu taką spraną osobą. Taniec idzie nie po mojej myśli, jestem bardzo na to zła, bardzo jest przykro, kurde. Zaraz zobaczę, w ogóle co mi wybraliście, czy idziemy do kina, czy idziemy do muzeum. Kurde, no nie kupiłam słuchawek. Może kupię odżywkę sobie do włosów. Jestem po prostu załamana, co się dzieje w ogóle w moim życiu. Serio. Ostatnio w odcinku próbowałam od tutaj tych napojów mogu, czyli ala koreańskiego, nie wiem. I moim zdaniem po prostu wezmę sobie jakiś smak, a wy po prostu wybierzecie, jaki wam kupić, no jaki wam spróbować. Ogólnie chciałam wam powiedzieć, że wygrało muzeum, więc tam się wybieramy. Muzeum Sztuki Współczesnej tutaj w Cherbourg, bo tutaj się znajduje. Cherbourg jest na północy Francji. Zaraz zobaczę, od której do której jest to muzeum i czy daleko jest iść. I wybieramy się tam, let's go! Kupiłam właśnie odżywkę, bo stwierdziłam, okej, okay, nie kupuję tych... A, nie kupiłam tych podstaw, więc kupiłam sobie odżywkę. Kosztowało bardzo dużo pieniędzy, najdroższa odżywka w moim życiu. A ona jest na czerwone włosy i a mi się właśnie spłukało. Więc zobaczymy, jak zadziała, a to w innym filmie. Mamy tu cappuccino. I robimy w ogóle test, czeka, pierwszy raz w ogóle widzę, ale to jest francuskie. Zobaczymy, czy będzie dobre. I uwaga. No, smakuje troszeczkę czekolada, jakby jak mleko czekoladowe, kawowe, z kartonu. Ile to ma kofeiny w ogóle? Czy to ma w ogóle kofeiny? Ekstra gdy kawę 2,4 pudry kakao. Pudry kakao czuć. Czuć. Nie wiem, czy to ma w ogóle jakieś procenty. Ej, wpadam na mega dziwny pomysł. Co wy na to, żeby po prostu... Zrobić sobie tatuaż. Musi ten zrobić mocniejszy, może po prostu to jest właśnie ten moment. Tylko kochani, tak. Czy jak zagłosujecie, że na tak, czy ja znajdę czyjś salon tatuażu? Idę w ogóle zapytać, czy jest taka możliwość. Znaczy nie, na razie poczekam. Idę do muzeum, które zagłosowaliście, żeby po prostu iść do muzeum, więc idę do muzeum, a potem zobaczymy, czy jest możliwość. Jak zadecydujecie, już mam nawet w myślach, jaką chcę dziarkę. Tak po prostu weszło. I zobaczymy, a ja bym to było mega mocne i mega fajne, gdyby to się udało. Ale dobra, idę. Jednak tutaj podłoga nie jest grzybiona, jak wiecie, uwielbiam grzybiącą podłogę. No idę dalej, zobaczymy.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Okej, kochani, właśnie zapisałam się na tatuaż innego dnia. Jakoś ta myśl mi jakoś tak... Jakoś po prostu tak siedzi mi w głowie, że chyba muszę to zrobić. Zapisałam się, będę robiła dwa tatuaże, więc niedługo będzie to na moim kanale jako oddzielny film. No ponieważ nie chcę go tak sklejać, bo to miał być na Instagram, decyduje moim dniu, więc zobaczymy, ale większość zagłosowała, że nie mam psychę tego zrobić, czyli żebym tak zrobiła, więc będziemy robić. Jakie tatuaże? Dosyć skromne, małe, ale też takie fajne, które będą mi się kojarzyć z tym miejscem. Więc się mega cieszę i do zobaczenia niedługo. Ale teraz potrzebuję pomocy w wyborze, co będę robić dalej. Największym problemem jakby w ogarnięciu tego tatuażu było to, że pan nie mówi po... Ten pan, który mnie obsługuje i będzie robił mi tatuaż, nie mówi po angielsku. Prawie mało, jakby ogarnęłam z nim to. O, a la francusku i a la angielsku. Ale się jarem strasznie tym tatuażem. Bo i też nie jest taki drogi, się nie mogę doczekać, ale to dopiero we wtorek. A! Jestem aktualnie na spacerku, więc chciałabym, żebyście zadecydowali o kolejnej mojej aktywności, czyli czy idziemy na plażę, czy idziemy po prostu do parku. Jak wolicie, gdzie mam spędzić czas i sobie po prostu posiedzieć i poczilować bombę, totalnie wchodźcie na mojego Instagrama, żeby móc głosować w takich właśnie oto rzeczach, bo jesteśmy do tego potrzebni, żeby był content i żeby był odcinek. Ogólnie mój content dzisiaj po prostu totalnie się nie udał i miałam kupić słuchawki, które się kupiłam i miałam się tatuaż, który robię, ale nie dzisiaj, nie w tym odcinku, więc fajnie. Moja plaża. Strasznie z niej wieje, jest taki wiatr, że żadna przyjemność siedzenia na tej plaży. Nie wiem, czy mnie słychać. Nie ma totalnie przyjemności z siedzenia na plaży. Wiatr! Więc idę coś zjeść, ale miałam tu godzinę drogi, więc godzina przede mną i wiatr prosto w ryjce. Oh yeah! Ale teraz zadecyduje Instagram, czy jemy pizzę, czy może jemy naleśnika. Ja szczerze powiedziałam, że mam ochotę na pizzę. Wszystko bym oddała za pizzę, więc decydujcie. O, a to jest właśnie moja pizzka, którą będziemy zaraz zjadać. Mniam, 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 mniam. Bardzo głodna, a ona jest ogromna, więc pewnie takiej nie zjem. Kochani, ja jestem po pizzy, jestem najedzona full, ale była boska. Bardzo dobra pizza, naprawdę jedna... Na razie się odbija, więc to znaczy, że była pyszna. Jeszcze zostało mi trochę. Dziękuję wam bardzo za ten dzień, bo super go spędziłam. Zrobiłam coś dla siebie, zrobiłam sobie zakupy. Spędziłam czas ze sobą i zjadłam pyszne rzeczy. A jeśli chcecie być na bieżąco z takimi akcjami i dodatkowo robimy tatuaż, więc bądźcie ze mną, to zostawcie subskrypcję i do zobaczenia jutro o 17:00, bo trwa wakacyjne daily. Dzięki.